Halo, halo, witam serdecznie, z tej strony Wiśniewski Michał, zapraszam Was na spotkanie poniedziałkowe na FX Parkiet, w którym będę tłumaczył w jaki sposób występuje powtarzalność na rynkach kapitałowych. Spotkanie jest o godzinie 19, także będzie to zaproszenie z projektu ForexisTrader.pl. gościnie na Forex Parkiet, także z jednej i z drugiej strony przybędą ciekawi ludzie, mam nadzieję, że pojawią się ciekawe pytania. Normalnie na projekcie Trader.pl pokazujemy od lat powtarzające się układy, w jak w jaki sposób rynek w prosty sposób powtarza te same momenty? W jaki sposób możemy na tym zarabiać? Na różnych interwałach, różnych instrumentów. Także powiemy tutaj, w jaki sposób SP500, Bitcoin, w jaki sposób Facebook, ostatnia afera na Facebooku, w jaki sposób to wszystko ma ze sobą coś czy dużo wspólnego, tak? Tutaj mamy wykres Bitcoina M30 przykładowo. Mamy momenty zaznaczyłem e, przyłamywania wykresów na spadki. tutaj natomiast po prawej stronie jest to S&P 500, czyli w ogóle inny instrument akcyjny, tak? Nie walutowy, nie kryptowalutowy, tylko akcyjny i widzimy te same, czy bardzo podobne zakreślone momenty, które możemy odnaleźć nie tylko na tych instrumentach, ale też na całkowicie innych, niezwiązanych z walutą czy z indeksem, także całkowicie inne surowce. E, czy akcje takie jak Facebook, gdzie też po aferze z Facebookiem, którą być może śledzicie na na, na właśnie na Facebook czy na YouTube, czy przesłuchania z kongresu, yy, kongresowe przesłuchania Marka Zuckerberga, widzimy, że wykres mocno tąpnął, natomiast typowo przetrawił te informacje, które aktualnie spływają i rynek zaczyna rosnąć. Także w jaki sposób na tym korzystać, w jaki sposób porównujemy to z SP 500, kiedy otwieramy pozycje, kiedy to są yy, standardowe, powtarzające się układy, a kiedy inne momenty, które będziemy omawiali właśnie na tym spotkaniu, także będzie dużo ciekawej wiedzy, porównań. Między całkowicie różnymi instrumentami, w jaki sposób całkowicie e, korzystać z rynku na tych momentach krótkoterminowych, 25-40 pipsów czy punktów, e, i również na tych momentach, które dają 100, 200, 300 pipsów co najmniej, czyli na SP 500, złocie, ropie i tak dalej, instrumentach bardziej wolatelnych, również jak Bitcoin. Także zapraszam Was na spotkanie. Zapisać można się klikając tutaj w Zapisz się. Spotkanie odbędzie się na fxparkiet.pl. Pozdrawiam Łukasza Fijołka. Do usłyszenia w poniedziałek o 19. Trzymajcie się. Cześć.